Szanowni dziennikarze, mili Państwo, bardzo miło mi Was powitać w gościnnych progach restauracji Tori prowadzonej przez Romka Radeckiego, wieloletniego mojego znajomego. Przeszło półtora miesiąca temu zgłosiłem swój akces, chęć wzięcia udziału w wyborach samorządowych na urząd prezydenta miasta Częstochowy. Jakże duże jest moje zdziwienie, że póki co, a do wyborów już zostało niewiele czasu, jestem jedynym kontrkandydatem panującego obecnie włodarza naszego miasta. Nie wiem, czy inne organizacje i partie polityczne nie zgłaszają takiego akcesu swoich ludzi z tego względu, że nie zależy im na tym, aby wziąć odpowiedzialność za miasto, czy też to, że personalne kandydatury wybierane są w Warszawie, a nie tutaj na miejscu. Jako kandydat na urząd prezydenta miasta Częstochowy, a następnie przyszły prezydent miasta, będę głosem. Głosem tych, którzy zostali oszukani przy wykupie mieszkań komunalnych. Głosem tych, którzy stali, stoją i będą stać w korkach poprzez źle zaplanowane inwestycje drogowe w naszym mieście. Głosem tych, którzy na mecze jeżdżą do Sosnowca, ponieważ infrastruktura sportowa w Częstochowie nie nadążyła za sukcesami sportowymi naszych drużyn. Głosem tych, którzy nie chcą zrobić siebie dziada w myśl słów Marka Balta, lidera częstochowskiej lewicy w kierunku właściciela jednego z częstochowskich klubów. Głosem tych, którzy zobaczyli rządowy czek na remont stadionu, ale był to czek, jak widzimy, bez pokrycia. Głosem tych, którzy podczas pandemii nie mogli odwiedzać swoich bliskich, a także nie mogli pożegnać się z najbliższymi. Głosem tych, którzy nie dostali się do żłobków, do przedszkoli, nie dostali przydziału do mieszkania komunalnego z tego względu, że pierwszeństwo mieli Ukraińcy. Głosem tych, którzy boją się i martwią o edukację swoich dzieci, ponieważ, jak pokazuje Lewica, dąży do jak najniższego poziomu nauczania poprzez obniżenie, zakaz prac domowych, a także seksedukację od najmłodszych lat. Będę głosem tych, którzy sprzeciwiają się szaleństwu pseudoekologów i klimatystów w kierunku tematyce ogrzewania i w tematyce naszych aut, które to lewicowa władza zapewne nam wprowadzi. Będę głosem tych, którzy zostali źle potraktowani w urzędach przez niekompetentnych i nierzetelnych urzędników. Będę głosem tych, którzy sprzeciwiają się paradom zwierzęców w okolicach Jasnej Góry i tych, którzy plugawią wizerunek Najświętszej Marii Panny. I w końcu będę głosem tych, którzy chcą żyć w mieście przyjaznym dla mieszkańców. W mieście, w którym interesy częstochowian i problemy częstochowian będą zawsze na pierwszym miejscu. Bardzo Państwu dziękuję.